Dobry wieczór Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu trzeciej kolejki Fortuna pierwszej ligi GKS Tychy Sandecja Nowy Sącz. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-0. Razem z nami trener drużyny gości, pan Piotr Mandrysz, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór. Przyjeżdżam tu trzeci raz jako trener drużyny przeciwnej, trzeci raz ponoszę porażkę i trzeci raz nie zdobywam gola, tak to bym ocenił. Z Zagłębiem 0-3, z GKS-em Katowice 0-1, no i dzisiaj 0-2. Cały plan naszej gry legł w gruzach w trzeciej minucie, gdzie niestety gapiostwo jednego z moich obrońców spowodowało, że przeciwnik wyszedł na prowadzenie i ułożył sobie spotkanie. Z upływem czasu odzyskiwaliśmy równowagę i zaczęliśmy zagrażać przeciwnikowi. Strzeliliśmy dwa gole, nie chcę ich oceniać, czy były pozycje spalone, bo to za wcześnie dla mnie w tej chwili. I druga, po strzale głową Petera Bućko, odgwizdany rzut wolny, faul. No, zrobiliśmy zmiany. Uważam, że zmiany pozytywne. No niestety po czerwonej kartce, krótko po przerwie, korner i właściwie po meczu, bo strzał głową Szeligi trafił do sieci. Bramka rzeczywiście, piłka przekroczyła linię bramkową i gol był zdobyty prawidłowo, bo już żeśmy to widzieli. No niestety znowu sytuacje, które stwarzaliśmy, muszę powiedzieć, że w drugiej połowie stworzyliśmy sytuacji więcej niż w dwóch poprzednich spotkaniach razem wziętych. Na pewno wpływ na to miało również to, że przeciwnik grał w osobie, nie musiał się bronić. Niemniej widać coraz lepszą dyspozycję fizyczną mojej drużyny i mam nadzieję, że w następnych spotkaniach będziemy to przekładać już na punkty, no bo niestety start nazwałbym nawet falstartem, no ale my wiemy, jakie mieliśmy perypetie związane z początkiem sezonu. Trzy kolejki za nami. Cel mamy taki, żeby się utrzymać, więc jestem przekonany, że ten cel zrealizujemy. Następne spotkanie będzie dla nas już bardzo istotne, bo z przeciwnikiem, który jest, że tak powiem, na podobnym poziomie, co my na chwilę obecną. Dziękuję. Zacznę od tego, że bardzo dzisiaj chcieliśmy zareagować odpowiednio po tej ostatniej wtopie w Sosnowcu i na pewno to już od pierwszych minut tego spotkania było widać, że jak bardzo zdeterminowana wyszła na ten mecz nasza drużyna. Oczywiście nikt nam nie mówił, że wszystko będzie się fajnie układać, bo znowu sytuacja z czerwoną kartką zmusiła nas do tytanicznej pracy, ale w tym okresie przewagi przeciwnika, przewagi liczebnej, przewagi również w posiadaniu piłki, bo to jest jakby, nie powiem, że normalne, ale takie właściwe, zdobywamy jeszcze drugą bramkę i to na pewno nam w dużej mierze pomogło. Utrzymanie tego zwycięstwa. Naprawdę chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować za wkład drużynie w tym meczu, bo pokazali charakter. Ja na te ostatnie minuty już straciłem głos, nie byłem w stanie w żaden sposób reagować. W tym momencie Tomek Chorwat był tym pierwszym człowiekiem przy linii, który wydawał jakby takie instrukcje, czy właściwie motywował jeszcze tych chłopaków do tej ciężkiej pracy. Natomiast ja spokojnie sobie siedziałem, bo ja widziałem w tych chłopakach, w ich oczach dużą determinację do odniesienia tego zwycięstwa. Podziękować również chciałbym kibicom, którzy nam w tych trudnych momentach dzisiaj mocno pomogli, dlatego szacunek dla nas wszystkich. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Mamy jedno pytanie od Jurka Dusika z Katowickiego Sportu. Jak trener ocenia występ Bartosza Szeligi? No Bartek dzisiaj asysta, Bartek dzisiaj bramka. Nie przypominam sobie też, żeby w jakiś sposób można było go rozliczać czy analizować grę poprzez pryzmat jakichś błędów. Oczywiście to na to przyjdzie czas, natomiast no, ocena nie może być dla niego, dla całej linii obrony, dla całej drużyny nie inna jak bardzo dobra.